Panie prezydencie, jak to było z łańcuchem? Poczuł pan tą uwięź? Tak, oczywiście. Każde żywe stworzenie czuje uwięź na swojej szyi, w szczególności tak niewygodną jak łańcuch. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że poczucie bezpieczeństwa innych, nie właścicieli psów, jest bardzo istotne. Natomiast pamiętać trzeba, że pies, tak jak my, jest żywym stworzeniem, które ma swój charakter, ma swój mózg, swoje serce, swoje uczucia. Odczucia fizyczne również. O tym trzeba pamiętać i dbajmy o to, żeby naszym podopiecznym żyło się jak najlepiej. Nie, miałem psa, teraz nie mam. Był to psinka, kundelek, znajda, który był najważniejszym członkiem rodziny. Wszystkie najlepsze kąski były dla niego, najlepsze miejsce w mieszkaniu, najlepsze miejsce w ogrodzie. Był najważniejszą postacią. Czyli wspiera pan tą akcję? Tak, oczywiście, że wspieram tą akcję. Z tym, że powiadam, no, trzeba mieć na względzie, że nie wszyscy są właścicielami psów, nie wszyscy są ich sympatykami i trzeba pogodzić te dwa poglądy. Przy czym no, najważniejszym ogniwem jest oczywiście zwierzę, bo ono musi mieć poczucie bezpieczeństwa, poczucie opieki i dobrego swojego życia. Thank you.